No, witam was dzisiaj wszystkich, dzisiaj będzie krótki news o bardzo, bardzo fajnym evencie Nazywa się to... Panzer... Fest I to tak Jest to sponsorowane przez PaySafeCard I pancerne Szaleństwa. od 6 kwietnia do 13 kwietnia, poza Happy Hours, gracze będą mogli zagrać następujące, zgarnąć następujące bonusy Bonus, za trzeci dzień logowania zostanie zamieniony na Leoparda 1 Czyli to co macie, prawda, w w tabelce tam macie ileś tam na początku jest expa potem tam jest chyba 10 tysięcy srebra to to prawdopodobnie zostanie za, zamienione na Leoparda gracze którzy posiadają powyższy pojazd otrzymają w rozliczeniu 100 zł to jest bardzo ciekawa sprawa za Leoparda jeden 100 zł no ale dobra gracze, gracz który wygra 15 bitw pvp lub 15 misji pve podczas trwania wydarzenia zgarnie milion kredytów czyli to już jest też fajne Gracz, który gra 30 bit PvP lub 30 misji PvE podczas trwania wydarzenia zgarnie 14 dni konta premium, czyli teraz niedawno dostaliśmy 14 dni, prawda, za ten event wcześniejszy, teraz 14 dni i tutaj w sumie mamy już 28 dni premium za darmo, a 30 bit PvP lub 30 misji PvE, a zwłaszcza 30 misji PvE na, na jakimkolwiek poziomie, to, to to jest po prostu żadna sztuka. Gracz, który wygra 150 bit PvP lub 150 misji PvE podczas trwania wydarzenia zgarnia Leoparda 2AV Ice, czyli Leopard z paczki Ice, ten taki biały z misiem na boku. Jest to czołg podstawowy premium 6 poziomu. Gracze, którzy posiadają ten pojazd dostaną 3250 zł w ramach rekompensaty. Czyli tutaj najbardziej opłacalną sprawą w tym momencie, no bitwy PvP jak ktoś gra... Jest to te parę dni od 6 do 13, czyli tam 8, 7, no gdzieś tak coś, no to jest ile to bit by wyszło, no niecałe 20 ten wygranych, gdzie, nie zależy kto ile ma czasu, ale najbardziej bezpiecznie jest zrobić właśnie PvE, nawet na najprostszym poziomie, po prostu żeby je przeklepać, jak najszybciej, i naprawdę dałoby się to bardzo, bardzo szybko zrobić, i dostajemy w tym momencie Leoparda 2AV Ice, i to jest, no po prostu... No, przepiękna sprawa. Jest to bardzo dobry prezent. Sam się na to czaję. I teraz, tak, uwaga, wydarzenie startuje o godzinie 15.00. CEST. Nagrody zostaną przydzielone po ukończeniu wydarzenia. Wiadomo, po 13 kwietnia dopiero dostaniemy nagrody. Powitalna, y, powitalna pancerna paczka. Każde konto, które zostanie zarysowane między 6 kwietnia, a 3, y, 6 kwietnia a 30 kwietnia, automatycznie dostanie Leoparda 1 oraz 7 Nikon Premium. 7 Nikonta Premium. Dodatkowo niemiecką flagę y, będzie można zakupić z 10% zniżką aż do 1 maja. Także tutaj dla nowych graczy prawda, mamy taki, taki prawda, bonusik. I pancerny pojedynek. Tutaj to jest chyba następna część tego czegoś. Wybierz swoją frakcję, doprowadzi ją do zwycięstwa i wygraj niesamowite nagrody. Więcej informacji o drugiej części Matters Fest niebawem: czyli będzie to jakiś event dwuczęściowy, czyli to jest pierwsza część eventu, czyli to jakaś większa sprawa. No, zobaczymy, co będzie można dostać tutaj, jeszcze, prawda, w pancernym pojedynku. No i to by było na tyle. Zapraszam Was na stronę, prawda, Majkomu na główną stronę. Możecie poczytać na polskie forum, prawda, yy, Armored Warfare. To, 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 to tam na pewno też już idzie cała dyskusja. W tym momencie o, o tym, prawda, wydarzeniu. Także, no nic. Warto grać. Bardzo ciekawe nagrody. Tu macie 14 nikąd premium. Możecie wygrać Leoparda 2A z paczki Ice. Lub, jeżeli go macie, dostać złoto. Misje PvE nie są ciężkie. Można je zrobić na pierwszym poziomie. Po prostu je przeklepać. Czyli, jak to się mówi, walnąć sobie serik. Także dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. I do zobaczenia.